Witam. W tym filmie przedstawię polecenie konwertuj przejmij element. Znajdziemy go w zakładce kształt dowolny. Dzięki niemu możemy element 2D zmienić w pręt zbrojeniowy. Najpierw utworzę prosty element za pomocą polilinii. Następnie przejdę do polecenia konwertuj przejmij element. Możemy tu ustalić średnicę pręta. Klasę stali. Czy długość zakładu. Następnie możemy dodać opis. Oraz stworzyć rozkład. I to wszystko na temat konwertowania elementów 2D na pręt zbrojeniowy. Dziękuję za uwagę.